Witam wszystkich serdecznie. Studio Armageddon. No jak, kochani, czy podoba wam się nowy porządek? Jak tam w nowym świecie się odnajdujecie? I czy wszystko ok? Wprowadzimy może was w taki fajny, szurający nastrój. Ona, zwykła urzędniczka. Mama, kobieta. Pracuje, dwójka dzieci. Pracuje ciężko na etacie, na godziny. Wie, że nic nie osiągnie. W sensie, nic jej więcej nie potrzeba. Przecież ma telewizor, kochane dzieci, rodzinę, męża. Ona nie chce kariery. W pracy jest dobrze. Przesiedzi swoje 8 godzin. Wróci. Starczy na wszystko. Kobieta, ambicja zaspokojona. No są niektóre, które chcą robić karierę. Są piękne, myślą inaczej. Zostawmy temat, pozostańmy przy mamie. Ona w czasach ukoronowania ma pracę. Praca jej się utrzymuje, ma dofinansowania, wypłaty. Wszystko jest luks. On chce czegoś więcej dla niej, dla dzieci, dla rodziny. W głowie męska duma, chce zrobić karierę. Chce dać radę. Otwiera własne firmy, pracuje w sektorze prywatnym, daje innym ludziom pracę, płaci te podatki, walczy z tym systemem jak może, który go nieustannie okrada. I cały czas w głowie ma, że da radę wypracować więcej. Pracuje po godzinach. Pracuje za swoich pracowników, poprawia po nich. Musi kryć koszty wszystkiego. On traci pracę. Sektor prywatny jest zrujnowany, nie ma pieniędzy. Sektor prywatny nie ma dofinansowań, jak ma to słabe. A stosy papierów rosną, wykazać się trzeba. Mijają 3 miesiące. Ona. Wiele się dla niej nie zmieniło. A przekonanie, że nie dążenie do niczego i praca etatowa na godziny, odklepać swoje w niewolniczym systemie i wrócić na parę godzin do pracy, do domu. Odklepać swoje w niewolniczym systemie, przy dzieciach, przy tym, co trzeba zrobić. Ewentualnie rozłożyć nogi. Czegoś więcej. On, urobiony po pachy, w pogoni za marzeniami, nie poświęca rodzinie czasu. A teraz wszystko traci, nie ma pracy i zostaje na jej wychowaniu, utrzymaniu. Ona. Mówiłam ci, głąbie, weź się za normalną pracę. Rzuć te marzenia, stań się niewolnikiem. Nie ma co walczyć, i tak z nimi nie wygramy. Banki są potężniejsze, oni mają więcej pieniędzy. Lepiej zrobić swoje, zamknąć mordę i się nie rzucać, bo co my jedni mali możemy zrobić? Małe rzeczy dzielą nas, nie? I teraz ile milionów takich przypadków na całym świecie? Ile takich rodzin, gdzie optymistycznie założyłem, że dwoje dawali z siebie wszystko dla dobra dzieciaczków, a teraz dostaną połowę wypłaty, połowę środków do życia, a ceny poszybują 3 razy do góry. Przepraszam. Może ja się najpierw wytłumaczę trochę ze smętnego tego. Żuję sobie goździka, bo mam troszeczkę spuchniętą twarz. Siedzę tak profilem do okna dzisiaj, specjalnie troszeczkę się chowam, żeby nie przerażać. Nie mogłem ostatnio nagrywać, nie mogłem pokazywać się trochę bardziej publicznie, stąd i moje komentarze i ostatnie wypowiedzi są dość ponure. Ale nastrój ponury, mam spuchniętą twarz, nie mogę dostać się do żadnego specjalisty, bo wszystko nieczynne.
ważność moich dokumentów się pokończyła, zostałem wykluczony poza system całkowicie i nie mogę skorzystać z żadnych ich środków. Wszystko muszę załatwić prywatnie pieniędzmi, więc wszystko jest to skomplikowane. Dlatego leczę i walczę naturalnie. Moja mowa i wszystko jest troszeczkę zmienione, bo i moja twarz jest zmieniona, ale daję radę. No i to było na etapie wstępu. Podziały małe, niewielkie, małe, społeczne. To, co oni uwielbiają, to, co oni kochają robić, to, co się dzieje, to, co obserwujemy. To, co jest też w dalszym planie, jest to sprawa no, tych maseczek zasłaniania twarzy, tym, co wierzą w telewizji, tym, co nie, tym, co są szczęśliwi i tym, co nie. I tutaj odbiję się szybko do resetu, a spróbuję zamknąć więcej tematów w jedną wypowiedź. Moi kochani, chcę was wszystkich pocieszyć, bo to jest właśnie częścią tego resetu. Bardzo chcę was wszystkich pocieszyć, bo wielu z was w waszych konkluzjach i myślach dochodzi do właśnie wniosku i punktu w myśleniu, że na końcu zbyt potężni, że nic nie możemy zrobić, że przegrywamy i tak czy inaczej oni nas zniewolą. I to wszystko będzie jedna wielka niewola, obóz koncentracyjny i w ogóle NWO, całą mordo. No tak, no ja mówię, witamy w NWO, jesteśmy w NWO, ale to nie znaczy, że to im się udało, to nie znaczy, że to się stało, moi kochani. Niby, że to jest, to widać, a nie można tego już zaprzeczać, negować i podważać, a wstyd jest tego, to inaczej nazywać. W sumie określajmy to wszystko szybciej, bo wszystko przyspiesza, tempo też przyspiesza i robi się mrocznie. Kochani, nie działa na nas Słowian, na naszą haplogrupę krwi nie działa nadal ich manipulacja. Nie ogarnął nas strach, nie ogarnęła nas panika, nie ogarnął nas lęk. Wygrywamy te starcie, wygrywamy tą wojnę. To ich jednostki całkowicie posłuszne i poddane stają się ofiarami. Liczby tych ofiar mają to nas przerazić, nas trzymać w ryzach, ale wszystko odbija się na drugą stronę. Z dnia na dzień więcej ludzi kuma, o co chodzi, no może nie do końca łapie, że to może być związane jeszcze z resetem, nie do końca ogarnia ten temat całego resetu. Interesują ich bardziej bieżące wydarzenia i bardziej przyziemnie dotyczące, ale czas dla wszystkich, miejmy cierpliwość. Wydarzenia będą się sypać jedne po drugich. I teraz tak. Należałoby się odnieść do wydarzeń w Ameryce, do Minneapolis i do tego, jak to jest. Ja od razu chcę odwrócić wam kartę i od razu chcę wam coś powiedzieć. Słuchajcie, to jest fałszywa flaga, a pod fałszywymi flagami musimy doszukiwać się należy, od czego uwaga jest odwracana. Rozumiecie? Nie chodzi o zamach i o to, czy ten kolunio na tym chodniku tam zginął, a udusił policjant policjanta i zrobili to na drodze 33 i pokazali wam nawet, że mają inne odznaki, a numerologia i symbolika w ich spektaklach jest bardzo ważna, ponieważ oni na cały świat muszą zaznaczyć, że jest to część spektaklu i teatru dla goi, więc my jakby z całą siłą odwracamy się teraz i szukamy co gdzie, no i zaczyna wychodzić znowu Hero z żółtą grzywką wylatuje i walczy z mediami, oczywiście dla dobra mediów. Powiem tak, nie jestem Amerykaninem, aby rozjaśniać wam to, co usłyszałem dzisiejszej nocy. To też kolejny podpunkt. Jestem zmęczony, bo północy przecież musiałem ogarniać to, co się dzieje na stronach po drugiej stronie Wielkiej Wody, czyli u amerykańskich tych i słuchajcie, to nie tak. Oni sami mówią, że to nie tak. Tak, zamieszki wybuchły, to wszystko, co tam się dzieje, ale my nie rozumiemy amerykańskiej mentalności. Dlatego nie komentujmy obszernie, bo zagalopujemy się w zakątki i zakamarki, z których trudno nam będzie wybrnąć, gdzie natkniemy się na różnice, które w nas tkwią w ocenianiu danych opinii, wtedy będziemy różnić się, a o to im chodzi, tak? Więc celem wyższym jest właśnie pozostawiać te linki naokoło wszystkie i nie wpierdalać się w te ich sposoby dzielenia nas przede wszystkim. No i słuchajcie, fałszywa flaga, odwrócenie uwagi,
akcja Trumpa z mediami dotycząca głosowania online i kartami, które Trump uważa, że może być zmanipulowane. Następne wydarzenia to Krzyśka Woźniaka wielka robota na wideoprezentacjach. Krzysiu Woźniak wypuszcza co jakiś czas mega mocny odcinek. Krzysiu robi coś takiego, że w tym swoim kanale Teorie spiskowe robi coś takiego, że daje co jakiś czas bardzo dobrą teorię spiskową. I tutaj mieliśmy fajną teorię z zeszłego tygodnia. Oczywiście by wyszła bez echa, bez omówienia. Ja się dzisiaj z nią zapoznawałem. W tym samym czasie puściłem ją wam na Szurlandię. Słuchajcie. To jest tak, że kurczę, no jak to zacząć? No gazetka The Economist pokazuje rzeczy. To, co mieliśmy na okładce The Economist w 2019. Nie chcę powtarzać po prostu po Krzysiu i nie chcę kopiować go, bo zrobił świetną robotę i centralnie szacunek mu za to i chciałbym chciałbym, abyście wy odnieśli się wszystko do tego w ten sposób, że obejrzycie jego vlog. To da mu więcej wyświetleń, on skomla o te swoje wyświetlenia więcej i tak dalej, ale naprawdę zrobił dobrą robotę i w taki sposób, a ja nie chcę po nim powtarzać. Chodzi po prostu o to, że to, co jest zapisane na tej okładce, praktycznie wszystko się wydarzyło. I teraz jeśli pójdziemy na okładkę 2020, to tam jest zapisane wojna. I tam jest zapisana bardzo wyraźnie wojna i ta wojna ma się wydarzyć pomiędzy Ameryką a Chinami, Ameryką a Iranem, Ameryką a Rosją. My musimy tego szukać, my musimy wszystko odczytywać, znaki z symboliki i jesteśmy w strefie gdybania, dopóki coś się nie wydarzy, tak jak już mówiłem, a kiedy już się wydarzy, to jest za późno dla nas, tak? Możemy sobie mówić dowoli, taka nasza syzyfowa praca. Stare wilki mnie rozumieją, no taka robota Don Quixota to głupota, no. Przepraszam, nie wziąłem sobie wody, nie chcę przerywać wystąpienia filmiku, bo trudno mi to po prostu złożyć i ten, a tak mi zachodzi w ustach, tak mi sucho, że ojej. No i teraz co z tą gazetką, co z tym The Economist, nie? Tam jest właśnie taka wojna. Tam jest właśnie taka wojna na tej okładce zapisana, wojna na te wakacje. Wszędzie idę na Dark i wszędzie mówi się o wielkich wydarzeniach na te wakacje. Możemy bardzo sprzeczać się teraz, czy wydarzenia będą związane z konfliktem. Taki mamy scenariusz. Ameryka właśnie robi konflikt zbrojny z Chinami. Czy mamy do czynienia z nasileniem się właśnie resetu? Nie skończyłem wam wątku o resecie, będę musiał do tego wrócić. I czy może nie jest to wybuch tego wulkanu w Niemczech, który wiemy, że harpikiem i swoimi sposobami oni też potrafią wywoływać. Jak będzie trzeba, są w stanie wysadzić ładunkiem płyty tektoniczne, żeby tylko doprowadzić do tego, aby się stało, jak mówili, jak pisali i przepowiadali wiersze. Dlatego te sprawy się wybalansowały. I tutaj właśnie chcę też mocno zwrócić waszą uwagę na ten materiał. Idźcie do Krzysia na wideoprezentację, obejrzyjcie to. Sami to sprawdźcie, sami to też przeanalizujcie. To jest dobre parę godzin roboty i fajne wnioski. Dużo naprowadza, dużo pokazuje. A teraz do tego resetu. Co ja wam chciałem tam, jak ja wam tą puentę chciałem tam wam dać i spuentować, ponieważ wszyscy z was jakby dochodzicie do takiego punktu, ten punkt jest takim punktem, że się tak wyrażę, oczywistym, bo to jest te takie chwilowe zwątpienie i chwilowe uznanie tego, że po prostu my i tak nie damy rady nic z tym zrobić, że ta przyroda jest potężniejsza, ten reset czym by nie był, to nas zabije i jednego szczęśliwego trafi kometa, innego nie, ktoś zdąży uciec do podziemia, ktoś nie, a całe nasze gdybanie na Szurlandii i w ogóle
to jest tylko gdybanie, a i tak nas to zaskoczy, no to chciałem wam powiedzieć, że nie, no nie udały im się manipulacje z nami, nie udała im się manipulacja ze strachem, nie udała im się manipulacja z zastraszaniem, jest wręcz odwrotnie, jednoczymy się, przyciągamy się do siebie, tłumaczymy sobie nawzajem, ci, którzy noszą maski, zaczynają się zastanawiać, czy do końca robią to samo. Sprawa wymknęła się spod kontroli, idzie przebudzenie w drugą stronę. Teraz bardzo niebezpieczne zachowanie Trumpa, co już wam powiedziałem, łączcie kropki, łączcie i róbcie to szybko. Odcięcie nawet między krajami internetu, aby nie było wielkiej bulwersacji, spowoduje, że moje nagrania już do was nie dotrą. Będzie to trudne przez Facebooka, będzie to trudne przez YouTube'a, Twittera i wszelkie inne portale. Znowu zostaną nam tylko szczątkowe info na pornostronach. Moi kochani, może to doprowadzić do chwilowego, jak to Q zapowiadają, ale jak to policjanci zapowiadają i wiele razy motają i nic się nie dzieje, wyprowadzają ludzi w pole, a potem bum, coś robią i tłumaczą, że to tak, oni bohatersko to zrobili. A ostatnio, jak już zobaczyłem, jak Q pokazało na swoich stronkach i portalkach, jestem tam z innych kont, tam jestem na Neosie, jestem na Ariach, jestem wszędzie, jestem. Powiedziałem, jest mnie wielu, jest nas legion. I jak ja widzę tam takie prowokacje, że kosmici zrobili w zbożu Q ten, żeby oświecić ludzkość, to pobawię się tutaj w etera teraz. No, stąd tu etera takie zachowanie, stąd tu etera śmiech i tak dalej. Wiecie, to po prostu przechodzi w bulwersację po prostu w pewnych momentach, jak to wygląda. Sorka, ból zaczyna wracać, rozciągnęłem mięśnie twarzy i ała. Ale uspokajacz i zaraz będzie dobrze. No i co, idziemy do celu, tak? Odcinają nam kontakt między krajami. Jakiekolwiek wydarzenia w Europie, które mogą być, mówię, wywołane wulkanem, mogą być wywołane suszą, głodą, a mogą być wywołane samymi nastrojami społecznymi, jak zamieszkami, konfliktami, wprowadzaniem tych kolejnych nakazów, zakazów, bzdurnych praw i zdejmowanie tych praw. Przecież to jest komedia, przecież to jest komedia. Ludzie, wyjmijcie kasę z banków, przede wszystkim, delikatnie mówiąc, weźcie sobie trochę w rączki pieniążków, bo rząd szuka oszczędności, dzieje się to na całym świecie. Miejcie na uwadze, że to, co się dzieje w Stanach, to fałszywa flaga, odwracają od czegoś uwagę, więc coś będą chcieli przepchnąć. Puszczą coś bokiem, puszczą coś płazem, kogoś zaatakują, komuś coś zapierdolą. Taka jest zasada, taka jest równowaga, nie doszukałem się jeszcze czego, ale tak jak mówię, do wieczora mogę już być człowiek dwie twarze, więc przez kolejny tydzień, dwa bez antybiotyku, liżąc goździka, mogę daleko nie zajechać, dlatego trochę spanikowałem i po prostu nagrywam, no bo tak jak mówię, miało być dobrze, a nie jest. Anegdotka, rozważcie podziały społeczne na tych, którzy są społecznie pokorni, dostaną teraz po 1000 na wakacje, 500 plus, 1000 plus, 600 plus, tylko nas wybierz, ta? Zobaczcie, jak was kupują, manipulują i co z wami robią. Za to powinniście już mieć do nich pogardę i nienawiść w oczach. Zapamiętajcie, że z 460 posłów, 450 wprowadziło na was wojenny stan. Pozbawili was praw do wszystkiego. A służby sanitarne mogą wchodzić do waszych domów i bez żadnych ostrzeżeń szczepić was jakimikolwiek chemikaliami. Mało tego, nie ponoszą żadnej prawnej odpowiedzialności, uchwalili sobie do tego konstytucję. A przyklepali to wszyscy. Oprócz tchórzy, którzy nie przyszli na głosowanie, wstrzymali się od głosu. 10 było przeciw. Na 460. Dlatego wściekle będę blokował na tym, na Szurlandii wszelkie polityczne posty. Banda grająca do jednej bramki, podporządkowana jednemu systemowi, banda jednego uja. Nieważne, jak ich nazwiecie, ważne, że to są te same zdradzieckie mordy, które muszą podpisać lojalkę, że zdradziecko będą działały na rzecz nas, Słowian. Idzie coraz większe zwiedzenie. Docisną nam coraz bardziej śrubę, a potem ją poluzują i będą nas klepać po plecach i po ramionach. Nie martwcie się, reset nas nie dotyczy.
reset nie spotka ziem polskich, a nasza świadomość będzie rosła coraz to wyżej. Ostatni odcinek nie rozszedł się bardzo dobrze. Widzę wegetarianizm i odżywianie się, dbanie o swoją aurę, energię i ciało nie jest dla was tak istotne. Zwracam uwagę, że jednak jest. Ale każdy ma swoją drogę i dorasta do wszystkiego sercem, uczuciem i myślą cały czas. Pamiętajcie, ona i on. Nie dajmy się dzielić, pomagajmy tym, którzy nie mają tej pracy. I miejmy na uwadze, że podziały to ich gra. Miejmy na uwadze, że bohater z żółtą grzywą to też marionetka. Jak odłączą między krajami media, to jest kolejny krok do zniewolenia. To co raz zabiorą, niełatwo oddają. Wróćcie do Krzysia vloga. Po raz kolejny to powtarzam, bo układkę The Economist trzeba przestudiować dobrze. Wyraźnie tam pisze, że jest tam wojna. A Chiny z Ameryką nie mają teraz po drodze. Sprawdźcie, dlaczego Łuskowiec znalazł się na The Economist. I sprawdźcie newsy. Wypłynęło tego dużo. A oni się bawią, wręcz mają orgię. Orgię na naszym strachu, orgię na naszej energii. Nie dawajcie się jawnie na talerzu, nie wystawiajcie się. Bądźcie bezpieczni, trzymajcie się dobrze i ciepło. Sława bracia i siostry.